Państwo, coraz większa grupa dziennikarzy i naukowców bada nieprawidłowości, do jakich doszło przy smoleńskim śledztwie. Mamy dowody sfałszowania najważniejszych dokumentów. Wiemy o nieprawdziwych zeznaniach najwyższych przedstawicieli państwa składanych w prokuraturze. Misternie ułożony plan ukrycia przyczyn katastrofy rozsypał się jak domek z kart. Kłamstwa samego premiera pokazują, że odpowiedzialność za śmierć naszych elit sięga szczytu władzy. Polacy bez względu na polityczne sympatie coraz głośniej domagają się prawdy i coraz mniej ufają w oficjalne wyjaśnienia. Przełom świadomości nastąpił dzięki żmudnej pracy kilku redakcji, setkom spotkań i protestów organizowanych co miesiąc przez kluby Gazety Polskiej. Na całym świecie przypominamy Polakom i międzynarodowej opinii o konieczności wyjaśnienia tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. To wszystko nie byłoby możliwe bez Państwa obecności. Jesteście żywym symbolem trwania przy prawdzie i dowodem na to, że prawdy nie da się zagłuszyć. Nasze spotkania to również wielka modlitwa za Polskę, za przywrócenie władzy zdolnej reprezentować interes narodu, za niepodległość i wolność. Póki my trwamy, póty nie gaśnie nadzieja, że Polska obudzi się z letargu. Proszę Państwa, chciałam poinformować, że dzisiaj rano przyszedł na świat kolejny wolny Polak. Jan, syn Macieja Wąsika, szefa naszej służby porządkowej. Upominać się i walczyć o prawdę ze wszystkich naszych sił, do skutku, przez pamięć dla tych, którzy zginęli męczeńską śmiercią w Smoleńsku, ale też dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń, aby mogli żyć jako wolni Polacy, aby żyli w Polsce wolnej, niepodległej, suwerennej, w Polsce prawej i sprawiedliwej. Tak nam to pomoże.